Hej, witam was wszystkich bardzo mi serdecznie w takiej, no można powiedzieć, nowej serii first looków na moim kanale, która będzie nosić nazwę First Play. Dlaczego postanowiłem nagrywać coś takiego? Ponieważ większość, a właściwie nawet kilka odcinków z Let's Playa powinny być tak naprawdę first lookami, ponieważ ukazywały one pierwszych 30 minut wrażeń z moich pierwszych 30 minut wrażeń z danej gry. Więc tak sobie pomyślałem, żeby zrobić coś takiego osobnego, też luźnego takiego. Więc pomysł na first play. Myślę, że ta nazwa jest tutaj taka dobra, dobrze dopasowana do takiej serii. Więc na pierwszy rzut będzie to Fear 2 Project Origin. Grę mam jakiegoś tygodnia. Kupiłem ją w bodajże Carrefourze. Wygrzebałem z koszyka za 10 zł. I nie grałem ani w pierwszą część, ani w żadną inną część Fear, ile jeszcze są jakieś oprócz dwójki. Czytałem jedynie na gry.pl, że jest to survival horror z elementami strzelanki. Nie jest to taki survival horror z zombie czy z jakimiś tam kosmitami. Jest to po prostu taki psychologiczny, jeśli mogę to tak nazwać, ponieważ tutaj zamiast zombie czy kosmitów będzie nas atakowały rzeczy takie jak duchy, demony. To jest coś takiego jak Silent Hill. No, takie demony jak Silent Hill. Jak widzicie, jest to po polsku na szczęście, dzięki Natalii. Dziękuję ci bardzo. Po prostu nie wiedziałem, jak to zmienić na polski język. To było dla mnie jakiś voodoo. Czarna magia. Okej, no to co? Może bez dłuższej gadaniny zaczniemy. Aha, i jeszcze pomyślałem, żeby zmienić nieco wygląd odcinków. A jak to możliwe, że zobaczycie już tutaj? To więc zaczynamy. Tak, tam było jeszcze, można, jak zauważyliście, może w czytaniu ostatniego zapisu, to mój brat troszeczkę grał. Okej. Jeśli chodzi o takie jakieś horrory psychologiczne, to chyba, nie wiem, kurczę, jak można to nazywać, te horrory, gdzie występują demony, takie coś, to chyba najlepszy, jaki oglądałem, to była Klątwa. Tak, to było po prostu naprawdę zajebisty horror. Ale ogólnie oglądałem też takie coś na faktach, bodajże Obecność. Naprawdę super film. Ale jak może oglądaliście odcinek luźnego, ferzlukowego grania z Dead Space'a, to wspominałem w nim, że jeśli byłby taki kataklizm zombie, to możliwe, żebym go jakoś tak dłużej przetrwał, a jeśli zombie to na pewno, a jeśli kosmitów to już na pewno tak nie. Niż zombie. Ale nie wspominałem nic o duchach, demonach, nic takiego nie wspominałem. To szczerze mówiąc nie wiem, czy bym coś takiego przetrwał, gdybym nawet był świadkiem. To na pewno by coś, gdybym nawet przeżył takie coś, to odcisnęłoby się to na mojej psychice na pewno. Fear 2. Interwał pierwszy, uwaga. No to tak. Znajdujemy się w jakimś mrocznym miejscu, czyżby to było piekło?
Lećmy za dziewczynką, która zniknęła. Nie jest strony światła. No i spadła. Nie wiem, czy ja mam tam wchodzić, boję się troszeczkę. Nie, chyba za nią mamy iść w końcu. Ona musiała pokazywać tę drogę, nie? Okej. Okay. Tam jest jakiś koleś. Nie mogę sterować kamerą. Pozytywka. A ja skipu nie strzelać. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, nie strasz mnie. Skąd się pojawiliście tutaj? Nie mogę obracać kamerą swobodnie, ja chcę zobaczyć co ściany. Nie mogę. Okej, okay, mamy jakąś grupę. Jak chcecie to sobie czytajcie, to ja nie chcę. Przeczytam sobie później. Our job is to secure the site and take her into custody. Protective custody. I don't want any breakage, even if she resists. And there's every reason to believe she might. We believe. Zaczyna się to podobnie jak w Dead Space. Również jesteśmy z jakąś grupą, nie wiem, najemników, czy kim oni są. Tylko ta trójka gada, a my jesteśmy niemowy. Nasza postać też nie jest wytrzymała. Też jakiś Murzyn jest tutaj kapitanem, bo w Dead Space też był. Chcę już grać. Dobra. Mogę... A, to czołgiem jechaliśmy, to jest czołg. Nie, coś takiego. A to jest to miejsce z menu głównego. Naciśnij tab. Mamy jakiś cel. No. Shiftem daje się na taki celownik. Restauracja jakaś? Możliwe. To chyba. No i coś się dzieje? Na górę? Ała. Tutaj jest zamknięte i tu. Użyj F, żeby włączyć latarkę. O. To jest ten koleś. Ale właściwie nie rozumiem za bardzo, czemu się rozdzielaliśmy, skoro mieliśmy się z nimi jakoś spotkać, mimo wszystko. Dziwne. Ktoś tutaj stracił... dostał kulką w łeb. Unless you'd rather take the stairs. Fuck that. Ała. Helium pomiotał. Zbadajmy to miejsce. To jest jakiś hotel? Agree. Fox, secure the lobby. Red, take the stairwell. Rest of you, you're with me. The stairs? What the fuck, Top? It's like a thousand fucking stories. Like I give a shit.
to. Ła. O Jezus. Może nie mógł, chciałem tracić amunicji. Idź, idź. Chcę wejść. Chcę wejść do niego! Zabrałem mu rzeczy. Nie wiem, ale ta grafika wydaje mi się troszeczkę rozmazana. Nie wiem, czy też macie takie uczucie? Może da się to jakoś poprawić w opcjach. Później zobaczę. Wybór broni. Arsenał. Granat, pistolet, granat. O, miasto, on mi się podoba. Troszeczkę tutaj jest zniszczone to. Właściwie jeśli chodzi o takie właśnie horrory psychologiczne, to myślę, że jaki najlepszy klient to był właśnie Alone in the Dark, z którego prowadzę aktualnie serię. Oczywiście Alone in the Dark 4 i Silent Hill. On ci dał w łeb. Mogę cię tak strzelić? Gdzie tutaj? No. Nie jestem chyba za dobry strzelanki. A co? No gdzie na balkonie? Ładnie go zdjęłaś. To chyba ktoś jest. Tam ktoś jest? Chyba był. A jest ktoś. Dziękuję. Ale ty się nie spisałaś. Weź na balkon. Chcę tam wejść. No co? No dlaczego my się rozdzielamy? Zostawiam mnie samego. Niedobra. Alt sprint. No ale ja nie... Powiedzieć, że alt jakoś mi nie działa specjalnie. Dobra. Okej. W ogóle u mnie leje chyba cały tydzień. Po prostu leje i się zastanawiamy, czy nie będzie jakiś powodzi. Naprawdę, straszna jest pogoda. Ogólnie ja lubię deszcz, ale jak nie ma... Jak nie ma burzy, to może sobie lać, ale jak jest burza, to już nienawidzę. Albo też jak, nie wiem, czemu tutaj mam... 10E? Granaty. G, rzuć granat. Chcę spróbować. No! To jest jakiś dymny granat chyba, bo nie było jakiegoś takiego wielkiego wybuchu. Albo nie, obuszający. No, ono. Co, zmieniłeś broń? Dlaczego? Możesz tu wejść. No, gdzie jesteście? Tam chyba żyło. No gdzie? Ja mam już tak mało życia? What the fuck? Coś jest nie tak z życiem tym. Nie kapuję. W ogóle to jest takie rozmazane, nie podoba mi się ta grafika za bardzo. Kurde, musiałeś teraz?
Jakbym nie mógł później. Przeładuj. Przeładuj, nie. Pozbierajmy te rzeczy, może się przydadzą. Ja nie, nie wiem. Widzicie różnicę, że on jak trzymam alt, to on szybciej biegł? Ja nie widzę. Nie wiem, jakie się. Dobra, to idziemy dalej. Jeju, Alfa de Krafek był przez chwilę. Spadnie? Oczywiście. Okej. No, gdzie jesteście? Możesz stać? Znowu jakaś restauracja. Nie wiem, czy mam tutaj iść. Zobaczmy, co tutaj jest może. Właściwie... tu chyba coś też jest. Wow. Okej, chyba tyle. Bo muzyka umilkła, więc tak myślę, że to tyle. Lateczka. O, mogę wziąć coś od ciebie? Nie. W ogóle jest dzisiaj sobota i lejem. Tak. Mam w ogóle do nagrania kilka odcinków. Okej. A właściwie z Dreamfalla mam do nagrania odcinek. I apteczki mam. Nie. Z Dreamfalla mam do nagrania odcinek. Wyjście. Zamknięte. Postmortem już skończyłem właściwie. Tu. Jeju, ktoś mnie strzela. Jeju. Szybciej. Wow. Jakie ty masz duże skoki tutaj? Postmortem już zakończyłem. Zero in the Dark muszę nagrać. No i właściwie to chyba wszystko. No co się dzieje z tym światłem? Tu mam wejść? Co to było? What the fuck? Wolę nie wchodzić w tą wodę. A chyba nie będę miał innego wyboru. Muszę? Czy ja zginąłem, czy co? Woda wróciła do dobrego stanu. Gdzie teraz? Tu? Ła, 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 no. Gdzie jeszcze? Okej. Wszyscy chyba. Nie wszyscy, ale muzyka tak. Umilkła. No, gin, 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 gin. Tu, tu, tu. Widok na miasto.
samochody jadą, jeżdżące po ulicach. Na górę? Chyba tak. No. Co wyprawiasz? Aha, coś takiego. Co ty się bawisz? Zostaw mnie. To pozytywka. She's too dangerous. You were telling me to seal my daughter away. You knew it would come to this. We both knew. Mm-hmm. O, coś się otwarło. Jakieś tajne przejścia. Jak chcecie, to możecie sobie przeczytać. Kurczę, ale mozolnie się to przesuwa. Jeszcze kolejna akta. Nie chcemy się to czytać. No hej. Where's the rest of the team? We don't have much time. You and your squad are the only hope of stopping Alma. Czy ci twoi ludzie to byli ci, co nas atakowali? My God. It's her. Stubborn son of a bitch probably just killed us all. Sergeant Beckett, what's wrong? What is it? Nic się nie dzieje. Oprócz tego, że rozpadłaś się na papier, coś. Nie. Jest lider! Boże. Ta Alma mi wskazuje chyba drogę. Czyż nie? No wychodzić z ziemi! Kto jej w ogóle pozwolił wychodzić z ziemi? What the fuck? Strzelaj! Strzelaj! No, coś ty zrobił. What the fuck? Co się dzieje? Stawaj na nogi. Joto! Nie mogę teraz nic zrobić. Nie wiem, co się stało. Grafika troszeczkę mi przypomina z tą z Resident Evil. I ten wybuch Raccoon City. Ten taki tam grzyb. Okej, okay, wróciliśmy chyba do normalności, jeśli tak mogę to nazwać. Get them aboard. We don't have much time. Ta baba? Okej, okay, no to... To chyba był taki prolog jakby. Na razie nie jest strasznie. W porównaniu z tym, co było w Dead Space, no to... Poszło nam całkiem dobrze. Okej, okay, jeszcze jakieś 10 minut nagrywania mi zostało. Więc zobaczymy, co się stało z tym miastem. W ogóle ja mam tutaj w tym pudełku z Fearem jakiś taki niby poradnik. Przewodnik. Ja na to nie patrzyłem. Można tutaj, tutaj grać w kopie? Hmm? What the fuck? Nie wiem. Ale ładnie to wygląda w sumie ten poradnik. Chociaż tego nie zobaczycie. Okej, okay, kurczę. Bo tutaj trzeba wcisnąć spację, ja nie patrzę się na ekran, tylko na to. One moment. Hold the light again and check his pressure. Damn it.
Silent Hill i te pielęgniarki mroczne. Strasznie to wygląda. No co się dzieje? You'll feel a little pinch. Czuję się jak Silent Hill. Dobra. Okularki widzieliśmy, interwór. Mam coś? Nie, apteczek. Zabrali moje apteczki. Widzimy? Mam latarkę. Cel. Musimy znaleźć broń i spotkać się ze swoją drużyną. Mroczny szpital. No super, nie podoba mi się to. Okej. Więc co, może najpierw będziemy szukać broni. Dzień chyba jest za oknem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dziwne. Dziwny widok za tym oknem jest. Czy ktoś rzucił mi tutaj coś? Jua! Czego się boimy, tak naprawdę? To tylko jakieś leki. Gdzie idziemy? Tu czy tu? Tu nic nie ma. To chyba jest czas, żeby się już bać. A gdzie są ludzie? Czy nie chcę się to czytać? A pewnie w tych są jakieś informacje. Okej. O, weź. Weź napój. Juuu! Zdobcaj. No! Nie mogę tu wejść. Krew. Nie wiem, czy mam iść tam. Nie podoba mi się to. Tu nie wejdę. To za duże miejsce do zwiedzania. Co tu się stało w ogóle? Ale za oknami jest dzień. Dobra, chodźmy za tą krwią. Tymi śladami krwi. Dobra. Nic tu nie ma. Lul. To gdzie ja mam iść? Powiedzcie mi. Tu? No co, na co spadłeś? Czemu? Mam tam iść? Chyba wszystko na to wskazuje, że muszę wejść na górę.
No to chyba wszyscy zginęli. Chodźmy za śladami krwi, one chyba wskazują drogę, ale nie jestem pewien. Masz broń? Ma płytę. Komputer. Co tu się stało? Ach, te dźwięki. I kibel. Okej, otwarło się coś tu. Kucnij, zobaczmy, czy coś tam jest. Chyba ja tak. Ta dur! Co to ma być? Lul. No weź mnie nie strasz. I w ogóle czemu pokazaliście mi tego gościa, co sobie tutaj srał na tym kiblu? Przytkało go i go musieli mi pokazać. To jest straszne? No to jest straszne, że musieli mi pokazać gościa, który srał na kiblu. I dlaczego? Hej! No nie widzisz mnie. Nie goduj. Tu? Tu jest jeszcze brzydziej. No dlaczego żaden z tych ochroniarzy nie ma broni? Apteczka! Jak się tam dostać? A nic nie ma. Brzydkie miejsce. Tu nie ma drzwi. Tędy się nie dostanę. No wszystko wskazuje, bym miał iść tu. Coś na drzwiach może jest. Nie. Aha, obustrzone drzwi. Ten gość nic nie ma. Chcesz gaśnicę? Weź. Tam też nic nie ma. Tutaj w ogóle jakiś spadek klatek brzydki. Sergeant Beckett! Thank God you're okay. I'm sure you have a lot of questions. I'll explain everything later. Right now we need to get you to the TAC lab. Hurry and be careful. Vanek's men are attacking the facility. Can't believe he'd go to this extreme to cover up evidence. Dostać się muszę do laboratorium, tylko jak? Jak wszystko pozamykane, otwórz mi drzwi. Tędy? Tam jest apteczka. Apteczka zawsze się przyda. To nic nie ma. O, moja drużyna. Albo i nie. Co się mu stało? Co go tak zjadło? O lul. Przesięło go na pół coś. Okej, dobra. Mogę przeładować. Nie wiem, co go przecięło na pół, ale... Powiedzmy, że to ma. Świetlówka? Mogę wziąć? Nie. Tu? Nie. Mm.
nie straszcie mnie. Okej, okay, to zamiast potworów czy czegoś takiego. Walczę z... No. Okej, wejdźmy tu może. No zabij go! No, kurczę. Weź tu. Lulul, on nie podpalił. Chyba. Bo widzę ogień. Możesz zmienić tą broń. Nie wiem, co on robi, ale dobra. Ja się zmienia broń. Nie mam pojęcia. A wiecie co? Myślę, że tutaj zakończymy nagrywanie. Jak na razie to jest zwykła strzelanka. Później zobaczymy, co będzie dalej. Nagram jeszcze drugi odcinek. Tak więc dziękuję wam za oglądanie i do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.